Dzień dobry, ja się nazywam Ryszard Biernat, jak ktoś mnie nie zna, ja jestem sportowym fizjoterapeutą ortopedycznym, odpowiadam za przygotowanie motoryczne, za rehabilitację przy programie SOS. Chciałbym parę słów odniesienia do crossfitu, do tej idei, która dzisiaj była zaprezentowana. Sam bardzo często trenuję crossfit u siebie w Olsztynie, bardzo lubię tę formę treningu. Zwracam również bardzo uwagę na technikę. Nie wiem, czy Państwo dzisiaj tutaj zwróciliście uwagę, ten głęboki przysiad, stopy równolegle. Dopowiedzenie takiej jednej uwagi co do ciężaru ciała podczas wykonywania przysiadu. Te pięty, prawda? No z mojego punktu widzenia i z punktu widzenia medycznego i rehabilitacyjnego podczas wykonywania przysiadu powinniśmy mieć trzy punkty podparcia, a nie pięta, tylko pierwsza kość, stopia, piąta i pięta. Drobiazg taki, ale warto o tym pamiętać. Każde przerzucenie masy ciała na jeden punkt zawsze mnie wytrąca z równowagi. Na ostatnim szkoleniu, nie pamiętam gdzie to było, zwracamy uwagę bardzo mocno na ustawienie stóp równolegle. Każde odchylenie stóp na zewnątrz, każde, nawet te 5 stopni, powoduje tendencję do ustawienia kolan przyśrodkowo. Co do głębokiego przysiadu, powołam się tutaj na autorytet z crossfitu, Kelly Starrett. On rekomenduje siedzenie w głębokim przysiadzie 10 minut. Nie wiem skąd, my wszyscy wytrzasniemy 10 minut, 30 minut, czy pół godziny, czy codziennie. Na pewno, koniecznie, każdy z nas, tutaj się absolutnie cały świat pisze na ten temat, że zatraciliśmy możliwość ruchu stawu w stawie biodrowym. Dzieci, tak jak tu było podkreślone, obaj mówili, że właśnie dzieci to robią. To jest wszędzie podkreślane, że my jako stare pierniki zatraciliśmy w wyniku siedzenia na wysokim kiblu i tak dalej ruch. Czyli siedzenie w głębokim przysiadzie to jest podstawa do prawidłowego wykonania pozostałych ćwiczeń. Odniosę się do tych dwóch treningów też. Front squat, tam był press i wall ball. Jeżeli można, odniosę się do tego, dlatego że z treningu funkcjonalnego i z crossfitu i z jakiegokolwiek innego podejścia do treningu powinniśmy, prawda, i crossfit i wszyscy mówią pchanie poziome, pionowe, ciągnięcie pionowe, ciągnięcie poziome, ruch w stawie biodrowym i ruch w stawie kolanowym i stabilizacja. To jest jakby takie podejście do treningu, czyli nie biceps, a ruchy. I to super było podkreślone. Natomiast zwróciłem uwagę, front squat, czyli squat, później press w różnych odmianach, ale również pchanie z elementami squatu. I również i dalej był wall ball, czyli znowu było pchanie. Z mojego punktu widzenia, ale nie z mojego, tylko z naszego punktu widzenia, z podejścia do zawodnika, zabrakło mi zmiany ruchu. Zabrakło mi odmiany, albo kontrast się mówi też w języku angielskim, czyli mam pchanie, ciągnięcie, prawda? W tym momencie można by RDL dodać, czy ten deadlift, czy jakkolwiek to nazwiemy, zmienić jakiś ruch, prawda? Żeby nie cały czas pchanie było, czy nie cały czas ciągnięcie, żeby było. I następnie mamy na przykład thruster, genialne ćwiczenie, thruster, czyli ze squatu ten press i push-up. Czyli znowu mamy, bo push-up, czyli pompka, prawda, też jest pchaniem. Thruster jest pchaniem. Co prawda tu mamy pchanie pionowe i pchanie poziome, ale jest pchaniem. Box jump na 60 cm, mówiąc z językiem młodzieżowym, zajebiście trudne, prawda? Jeżeli chodzi o 21 powtórzeń, klasyka treningu crossfitowskiego 21, 15, 9, myślę, że dla nas wszystkich 40, u nas w Olsztynie, ja dla facetów, takich jeszcze raz, nie crossfitowców, prawda, to są oryginalne crossfitowcy, oni super to robią technicznie na 60, ale ktoś, kto się na co dzień nie zajmuje crossfitem i nie przygotowuje się do zawodów Reeboka crossfit, to 40-30, tak, u nas my to stosujemy, bo crossfit jako taki, zwrócę uwagę też na jedną rzecz. Jest w pewnym sensie krytykowany wśród trenerów funkcjonalnych w Stanach Zjednoczonych. Z jednego powodu. Układ nerwowy. Bardzo mocno angażuje układ nerwowy. Jeżeli mamy trening do odmowy, tak jak tu było, prawda? Bo mamy trening do odmowy, to failure, prawda? Jak to Amerykanie sami mówią.
To nie angażuje, to już nie mięśnie pracują, to pracuje układ nerwowy. I Mike Boyle, inni od treningu funkcjonalnego, Werkstegen, jeżeli tak byśmy przejrzeli, wszyscy akceptują crossfit. Ale uwaga na te treningi do odmowy, bo regeneracja układu nerwowego trwa dłużej niż regeneracja układu mięśniowo-tkankowego, prawda? Bo tkanki, to już nawet nie chodzi o mięśnie, tkanki, powięzi, dzisiaj się mówi o powięziach, podlegają, układ nerwowy podlega przynajmniej 72 godziny regeneracji, jeżeli ktoś nie jest przygotowany do tego typu treningu. I tutaj co chłopaki też fajnie zwrócili uwagę, że tak, w okresie przygotowawczym, nie wiem, jeżeli ktoś był na tych szkoleniach wcześniejszych, klasyczny, bo właściwie crossfit jest nową nazwą. Co to znaczy crossfit? Zdrowie poprzekątnej, prawda? Cross jakiś tam. Tutaj w typowym crossficie, i też jest to podnoszone, zobaczcie Państwo, wszystkie te ćwiczenia były dzisiaj prezentowane, były jednopłaszczyznowe. Funkcjonalne, prawda? To wszystko jest okej. Okay. Brakuje często w crossfitowskich, jak przeglądam, bo w internecie, w książkach Marfiego, Kelly Starreta są ćwiczenia diagonalne, prawda? Czyli mówi się w języku nowoczesnym, stabilizacyjnym, ruch poprzekątnej antyrotacyjny, czyli robię rotację i ją blokuję mięśniami, żeby nie włączać tkanek łącznych. I to warto byłoby, bo crossfit daje ogromną dowolność, tak jak sami tu mówili. Powtórzenia, do odmowy, czasowo, jak najkrócej, jak najszybciej można sobie tym kombinować. Natomiast dodałbym właśnie zdecydowanie ruchy diagonalne od przysiadu do wyprostu, od rotacji wewnętrznej do rotacji zewnętrznej, żeby nie wykonywać tylko ćwiczeń w jednej płaszczyźnie, bo my w ruchu, czy siatkarskim, czy jakimkolwiek innym, musimy się rotować, prawda? Tak samo jak i stopa, biodra. Crossfit zwraca uwagę, to co wielokrotnie się wszędzie podkreśla, na ruch w stawie biodrowym i te ćwiczenia martwy ciąg, czy nazwiemy to straight deadlift, czy Romanian deadlift. My używamy u nas lepiej, nawet częściej hip hinge. Też na pewno to znacie, jakby to sformułowanie hip hinge. I znowu jeszcze jest jedna rzecz, która też bym dodał, ale to nie ja dodaję, tylko jakby literatura, jednonóż ćwiczenia. Większość tu było, prawda, squat obunóż, box jump obunóż. A my mamy wszyscy deficyty, prawda, to o tym wielokrotnie mówiłem na szkoleniach wszędzie. Więc generalnie, idealnie pokazany obunóż squat ze stopami równolegle, kolana rozstawione, natomiast szybciutko dodałbym przysiad jednonóż, który dopiero weryfikuje dopiero ten. No to jest pistol squat, bardzo trudny i to generalnie, prawda, pistol squat jest no tym takim końcowym elementem, ćwiczeniem do wykonania. Nawet może być half pistol squat, ale chodzi o, czy box squat, prawda, box squat, ale jednonóż. Okej, okay, ja jeszcze raz, ja dziękuję bardzo, ja mówię, sam zostałem poproszony o komentarz, nie odważam się komentować Was, ale chciałbym po prostu coś dodać takim pod kątem funkcjonalnym. Jeszcze dodam, że crossfit w okresie startowym, jeżeli mam 3 mecze czy 2 mecze tygodniowo, okej, okay, nie, prawda? Ale jeżeli jest jeden mecz tygodniowo, to metaboliczne obwody, metabolic circuit czy treningi crossfitowe są zalecane. Są zalecane, dlatego że jeżeli mogę sobie pozwolić na 3 dni przed meczem, to daję crossfit. Crossfit może być stosowany nawet jako, bo zauważcie Państwo, to 10, 15, 20 minut, 30 minut to jest góra, plus rozgrzewka, plus cool down, góra 40 minut, to co jest rekomendowane na świecie, że trening siłowy, siatkarski, tak jak często widać na siłowniach, trwający powyżej godziny, wpadamy w katabolizm, natomiast trening crossfitowski jest anaboliczny. Hormony, testosteron, growth hormon, wszystko idzie w górę po takim krótkim treningu, a poza tym metabolizm po treningu typu crossfit cały czas jest taki. Czyli ja mówię, tu też było nadmienione, jeżeli chcesz schudnąć, to nie aerobowym treningiem, a właśnie falistym crossfitowym, typu crossfit treningiem. Czy nazwiemy to crossfit, bo to jest nazwa modna, czy nazwiemy to, kiedyś 5 lat temu była nazwa hybryd trening, czy nazwiemy to metabolic circuit, z mojego punktu widzenia jeden pies.
czy to powstanie siłownia, czy znaczy boks taki crossfitowy, czy powstanie, nazwijmy, gimnazjum funkcjonalne, gdzie są worki, gdzie są piłki lekarskie, gdzie jest skrzynia. To jest tylko kwestia. Macie Państwo w SOS-ach przecież kettlebelle, macie na wyposażeniu, macie windmille, macie cały sprzęt, znaczy w sensie tym na YouTubie chyba tam są te filmiki tych samych praktycznie ćwiczeń, swingów i tak dalej. I to połączyć jakby z ideą crossfitu, super sprawa. Padło pytanie, jak włączyć trening crossfitowski, na przykład właśnie w siatkówkę. Ja się bujam z triatlonem, ale i z siatkarzami. Teraz jakby crossfit, to trudno powiedzieć, że łamie reguły, bo te reguły łamie już od dawna, jakby te zasady niezgodne z fizjologią, że trening siłowy, trening wytrzymałościowy, tylko wszystko w jednym. Murphy wymienia 9 cech, wytrzymałość, siłę, moc i tak dalej, koordynację, sprawność i takim treningu crossfitowskim to jest wszystko. To jest wszystko jakby w jednej jednostce treningowej robione. Natomiast pytanie powstało, jak to połączyć z siatkówką? I znowu, nie ma tu żadnej reguły, ale bardzo często fajnie się to łączy. Czyli na przykład pół godziny gry w siatkówkę i 10 minut crossfitowskiego treningu. Pół godziny gry w siatkówkę i idę w crossfit. Bądź crossfit 20 minut i trening siatkarski. Oczywiście wtedy nie idzie się w maksymalne obciążenia. Idzie się z kettlebellami w proste 4 czy 6 ćwiczeń, ciągnięcie, pchanie, biodro, kolano i idę grać w siatkówkę. Także absolutnie zalecane jest to z punktu widzenia łamania bariery bólu i zmęczenia, łączenie danej dyscypliny z zajęciami typu crossfit.